Dzień dobry, dokładnie przed kilkoma sekundami te dane z Ministerstwa Zdrowia napłynęły już do dziennikarzy. Na ten moment, drodzy Państwo, informacja jest taka, że ostatniej doby odnotowano 14 578 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w naszym kraju. Zobaczmy, jak przekłada się to na konkretne regiony. Najwięcej w województwie mazowieckim, tutaj blisko 2900 kolejnych zakażeń. W województwie śląskim blisko 1900, w Wielkopolsce 1355. Z kolei w województwie pomorskim i w województwie dolnośląskim, ale także w województwie małopolskim to ponad 1200 przypadków. Blisko 900 w województwie łódzkim, ponad 700 w kujawsko-pomorskim, blisko 700 na Podkarpaciu, z kolei w województwie zachodniopomorskim to jest ponad 500 kolejnych zakażeń i teraz te województwa, gdzie zakażeń jest poniżej 500, czyli województwo lubuskie, województwo świętokrzyskie, ponad 300 na Warmii i Mazurach i te regiony, gdzie tych zakażeń jest najmniej, jeśli chodzi o te trzy ostatnie, to jest województwo opolskie 240, na Lubelszczyźnie 181, a na Podlasie 167 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia informuje także o osobach, które zmarły w wyniku zakażenia i takich osób, których powodem śmierci był wyłącznie koronawirus. Ostatniej doby odnotowano 11, natomiast 54 osoby poza koronawirusem miały także tak zwane choroby współistniejące. I wróćmy jeszcze do tej liczby łóżek, ale także respiratorów, przygotowanych oczywiście dla pacjentów covidowych, czyli pacjentów z koronawirusem. Na ten moment takich łóżek mamy 33 178. Warto zaznaczyć, że liczba tych łóżek z dnia na dzień rośnie. W tym momencie wykorzystywamy blisko 25 tysięcy takich łóżek. I jeszcze zerknijmy na respiratory. Gotowych dla pacjentów covidowych 3228 takich respiratorów, a w tym momencie wykorzystywanych blisko 2,5 tysiąca. I zakończmy jeszcze dobrą informacją, która płynie do nas z Ministerstwa Zdrowia, a jest ona taka, że od początku walki z koronawirusem tę walkę wygrało 1 676 008 osób. Monika Woźniak śledzi dzisiaj dla Państwa wszystkie informacje, które przekazuje Ministerstwo Zdrowia, a dotyczące sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Moniko, bardzo dziękuję.